Państwo, bardzo serdecznie witam na dzisiejszej konferencji prasowej. Jest to kolejna, czwarta naszego kandydata na burmistrza, ale jest ona dzisiaj szczególna, bo jest wśród nas marszałek województwa opolskiego pan Andrzej Buła, jest wśród nas radny wojewódzki Janusz Trzepizur, olimpijczyk, mecenas sportu całej Opolszczyzny. Tak jak powiedziałem, jest wśród nas kandydat na burmistrza Jacek Niesuchowski. Jest również kandydatka na wójta w gminie Lubrza Jadwiga Kulczycka. Tak jak widzicie Państwo, dopisali radni, kandydaci na radnych do wszystkich szczebli samorządu, do gminy, do miasta, do Rady Powiatu, do Sejmiku Województwa Opolskiego. Poświęcona ona będzie dzisiaj tematowi wpisania się naszego programu, programu kandydata na burmistrza w Brzegu, w program wojewódzki, w nowe środki unijne, które napłyną do Polski. I oddaję głos panu, panie marszałku. Witam państwa bardzo serdecznie. Szczególnie cieszę się, że jestem w towarzystwie tak wspaniałej drużyny brzeskiej. Kiedyś Brzeg miał więcej takich dobrych drużyn sportowych. Mam nadzieję, że tu wspólnie z panem Januszem podpowiemy, jak to odbudować, żeby Brzeg miał wspaniałe drużyny sportowe. Na razie mamy wspaniałą drużynę, która kandyduje do różnych szczebli samorządów. Bardzo się z tego cieszę. I dlatego tu jestem, żeby z ludźmi, którzy mają mnóstwo optymizmu w sobie, mnóstwo pomysłów, i szerokich, i takich bardzo konkretnych, żeby porozmawiać o przyszłości Brzegu i po prostu nie narzekać. Nie narzekać, że się jest w jakimś stanie umysłu, nieudolności, że się nie potrafimy w jakiś sposób zorganizować, żeby coś lepiej zrobić. Tylko ciągle narzekać, tylko ciągle szukać przyczyn poza nami, szukać powodów, czego się nie dało zrobić lub nie można czegoś zrobić. Bardzo się cieszę z tego, jak Jacek Niesuchowski podszedł do miasta Brzegu i do obszarów bardzo ważnych dla jego mieszkańców. Na pewno to, co my też mówimy i cały czas podkreślamy. Praca to jest praca dla ludzi, szczególnie młodych ludzi, to jest nasz obowiązek, który musimy zapewnić i zorganizować. Dlatego tutaj to, o czym mówimy od początku. Tereny inwestycyjne, uzbrajanie terenów inwestycyjnych, tworzenie dobrego klimatu, ale również, szanowni państwo, to, co jest zapisane w punkcie u kandydata na burmistrza. Otwarcie się na gminy sąsiednie, tak? Otwarcie się na Skarbimierz. No tam jest potencjał, który można już wykorzystać, można dobrze współpracować, jak również dobre otwarcie się na samorząd województwa, który też widzi w nowej perspektywie wsparcie prawie 5 milionów euro dla terenów inwestycyjnych w Brzegu. Ale również stworzenie takiego klimatu dla przedsiębiorców, którzy już są, bo ja chciałbym powiedzieć, że na równej szali stawiamy przedsiębiorców już funkcjonujących do stworzenia dobrego klimatu i do pozyskania nowych. Co rozumiem przez przedsiębiorców już, którzy funkcjonują? No na pewno pieniądze na innowacje. Pieniądze, które no, pozwolą, że nie będziemy się stąd wyprowadzać. Będziemy myśleć innowacyjnie. Będziemy myśleć o tym, żebyśmy produkowali myśl, technologię, a nie produkty. Bo produkty można wyprodukować w miejscach, gdzie to będzie taniej, a my tu po prostu mamy się w ten sposób rozwijać. Różnego rodzaju środki na termomodernizację, czyli obniżenie kosztów produkcji, rozumiane jako bardzo głęboka termomodernizacja i z wymianą kotłów ciepłych, i z wymianą wentylacji. To wszystko jest dla przedsiębiorców. Planujemy ponad 200 milionów złotych dla przedsiębiorców na tego typu działania. Jak również bardzo konkretne wsparcie dla przedsiębiorców w postaci promowania się. Promowania się zarówno w kraju, jak i poza regionem. Brzeg ma swoje dobre klimaty gospodarcze, dobre klimaty dla przedsiębiorców, więc warto by to było wykorzystać i tu wzmocnić takim potencjałem i pieniędzy unijnych, i takiego nowego spojrzenia na to ze strony przede wszystkim państwa, którzy tutaj jesteście. Drugi obszar, o którym jest tutaj mowa w programie, obszar wsparcia osób zależnych, osób, którzy wymagają od nas szczególnego zaangażowania. Ja nie chcę tutaj mówić o takiej prosto rozumianej opiece społecznej. Ja tu chcę mówić o tym, o czym pokazane jest w programie, rewitalizacja pewnych obiektów na potrzeby mieszkańców. To jest bardzo ważne. Jaki mamy pomysł na to, żeby ludzie, którzy wymagają wsparcia, dobrze się czuli? Przede wszystkim, żeby się czuli potrzebni. Pokazywane są tutaj
konkretne miejsca, gdzie mogłyby takie centra, czy też aktywności, czy też integracji, czy też, jak to Komisja Europejska mówi, walki z wykluczeniem społecznym. A może powinniśmy inaczej powiedzieć, szczególnie w brzegu. Może powinniśmy reagować już na włączanie społeczne. Dlaczego mamy doprowadzać do sytuacji, kiedy ktoś będzie wykluczony i my wtedy dopiero mamy interweniować? Może zastanówmy się nad tym, jak pomóc młodym ludziom, żeby po skończeniu szkoły, jednej, drugiej, czy też studiów wyższych, nie czuli się wykluczeni zaraz miesiąc po tej szkole. Spróbujmy ich wcześniej włączać w życie społeczne. Spróbujmy powiązać naprawdę rzetelnie, bez nadmiaru administracji i biurokracji, właśnie przedsiębiorców. Właśnie poprzez atrakcyjną edukację, zarówno w szkole, jak i u przedsiębiorców, pokażmy młodym ludziom, że teraz warto być dobrym spawaczem, dobrym logistykiem, dobrym mechanikiem, bo to jest naprawdę dobrze płatne teraz i ci ludzie tutaj zostaną. Mowa jest również o...